Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index. Minęła godzina 9.30. Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest radny województwa lubuskiego, Sebastian Ciemnoczołowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie państwa w nowym roku. Jak w sejmiku się pan odnalazł po chwili niebytu w tym miejscu? Trochę chwili upłynęło, bo prawie 6 lat od czasu, kiedy był pan raz wicemarszałkiem, tak, między innymi. Tak jest. No niewiele się zmieniło, procedury są te same, zasady funkcjonowania są te same, co prawda są trochę inni ludzie, ale urzędnicy w dużej mierze, ci, którzy pomagają nam w pracy, to są te same osoby, co przyjąłem z niemałym uśmiechem, bo pamiętam ich jeszcze z mojej pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Tak naprawdę to jest początek, bo zaprzysiężenie moje, ja troszeczkę później zacząłem tą pracę, odbyło się tuż przed Wigilią, czyli 23 grudnia. No na razie nie rozpędził się sejmik jeszcze, to też tak, ale trafił na sesję budżetową, czyli najważniejszą, czyli przyjmowaliśmy budżet na cały następny rok. Duże wyzwania tego sejmiku na pewno i tego w ogóle tej kadencji, dlatego że czeka nas chyba ostatnia taka duża perspektywa związana z wydatkowaniem środków z Unii Europejskiej. Takich pieniędzy jeszcze w Lubuskim nie było. One będą trudniejsze niż te, które były w zeszłej perspektywie, poprzednie 2007-2013. Stąd no i dużo pracy, i dużo odpowiedzialności nie tylko zarządu, ale także właśnie radnych sejmiku województwa lubuskiego. No to państwo będziecie ostatecznie w zasadzie decydować o tym, jaki będzie podział tych pieniędzy, no mówiąc tak w największym uogólnieniu. Tak, no, chcielibyśmy, ale to zbyt daleko idące słowa, dlatego że tak naprawdę negocjacje tego programu trwały między zarządem województwa a Komisją Europejską. Tutaj radni mieli, oczywiście mają pośredni wpływ na to i pracując w komisjach, ale tu główny ciężar tych prac wziął zarząd województwa, pani marszałek i służby. Ważne, że już ta umowa jest podpisana z Komisją Europejską. Możemy zacząć pracę nad wdrażaniem tych funduszy. Niedługo powinno się ukazać uszczegółowienie, a więc takie konkretne zasady przyznawania tych pieniędzy w ramach konkursów. I to się ma stać, mam nadzieję, szybko, ale myślę, że pierwsze konkursy będą gdzieś dopiero w połowie roku. Więc pierwszy rok jest jeszcze dobry dla samorządowców, a z tej perspektywy też chętnie jeszcze patrzę na przygotowanie się do pozyskiwania tych pieniędzy. Ja specjalnie zapytałem, jak pan się odnalazł w sejmiku po tych kilku latach, z tego względu, że pamiętam słowa Andrzeja Bochańskiego, który mówi, że on nie wyobrażał sobie, żeby po 8 latach marszałkowania, no troszeczkę inna perspektywa jest oczywiście, żeby próbować nawet swoich sił w starcie do sejmiku, bo mówi, że ciężko byłoby mu pracować w sejmiku województwa z tymi samymi ludźmi niejednokrotnie, będąc w tej chwili na zupełnie innej pozycji, jako po prostu najzwyklejszy radny. No, nawet gdyby założyć, że pełniłby jakąś funkcję, nawet w zarządzie województwa, to mówi, że byłoby to takie trochę dziwne i on potrzebował czasu, żeby absolutnie odpocząć od tego sejmiku. No pewnie co człowiek, to inne podejście. Ja Andrzej, rozumiem doskonale, dlatego że on jednak, ja byłem wicemarszałkiem, byłem dużo krócej niż pan marszałek. To jest 8 lat. On zaczynał tą swoją funkcję, był pierwszym marszałkiem województwa. No to będę chyba pierwszym w Polsce, który pełnił dwie kadencje. Najdłużej. I po przegranych wyborach na pewno byłoby mu trudno się w takiej roli odnaleźć, kiedy tak naprawdę tworzył cały urząd, bo Urzędu Marszałkowskiego jako takiego nie było, fizycznie był przekształcany z Urzędu Wojewódzkiego i tak naprawdę później za moich czasów on dopiero się rozrósł w związku z tą perspektywą unijną, gdzie trzeba było specjalistów do wydatkowania tych pieniędzy. Teraz to już się dużo zmieniło, ale ja mam trochę inną perspektywę, dlatego że po pierwsze byłem dużo krócej, poza tym to jest taka dziedzina, na której się znam i było mi łatwiej w nią wejść od razu. Też nie miałem pewnie takich związków ludzkich, a to też jest istotne w tej pracy, no bo to jak jesteśmy ludźmi. Każdy szef komuś zachodzi za skórę nawet. To też, ale też się wiąże z ludźmi, mimo że nie zawsze jest dla tych ludzi, no właśnie, miły i sympatyczny, tak jakby chciał. Tak jakby chciał, bo nieraz by chciał, ale nie mógł. Nieraz się mówi, że szef to taki ojciec trochę. Nieraz skarci, nieraz uderzy, przeniośnie oczywiście, w cudzysłowie, a nieraz musi pochwalić.
co jest najprzyjemniejsze, ale właśnie nie zawsze możliwe. Ja Andrzeja rozumiem, odnajduje się w mieście i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś do Sejmiku trafi właśnie z takim dystansem. No mówił, że już byłby gotowy. Nawet pytałem się go przed tymi wyborami, czy gdyby ktoś mu zaproponował ten start do Sejmiku, to mówi, że rozważałby to bardzo mocno, aczkolwiek na razie woli skupiać się na mieście, no i będzie się skupiał na mieście. Jak już jesteśmy przy panu Bochańskim, sobie jak go obgadujemy, to możemy dodać jeszcze, że... Pozdrowienia dla pana marszałka. Że wiadomym jest, że pan Andrzej Bochański będzie jedną z jedynek na liście komitetu, który założył kilka dni temu prezydent Janusz Kubicki. No życzymy powodzenia. Lepsza Zielona Góra. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, bo jeszcze parę dni temu rozmawiałem z kimś z Lepszego Lubuskiego. Najpierw mówiono, że to jest w zasadzie przesądzone i będziemy mieli dwa tak zwane bezpartyjne komitety w mieście przy okazji marcowych wyborów. Teraz okazuje się, że jeszcze sprawa jest dogadywana i może jednak pójdą szerokim frontem, pod jednym szyldem wszyscy. No tak naprawdę nie wiem, czy ma to wielkie znaczenie dla mieszkańców, bo każdy będzie i tak głosował na tego, kogo zna, kogo widziałby w ratuszu. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na pewno będzie ciekawie przez te następne miesiące. Im większy wybór dla mieszkańców z jednej strony to dobrze. Te ruchy miejskie odnoszą coraz większe sukcesy. Daleko nie trzeba sięgać. Nasz przykład północnej stolicy województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, gdzie ogromna niespodzianka w pierwszej turze. Mój kolega z Deszna, Jacek Wójcicki, wygrał te wybory zdecydowanie. To taki przykład właśnie tych ruchów oddolnych, ale tam chyba też zaważyły inne rzeczy, nie tylko ta tendencja. No trzeba przyznać, że już pan Tadeusz Jędrzejczak był tam bardzo długo prezydentem. Tutaj jest inna sytuacja w Zielonej Górze. Myślę, że Janusz Kubicki to osoba, która może jeszcze dużo zrobić. Jest w ogóle w innej kompletnej sytuacji niż prezydent Jędrzejczak. Zrobił rzecz, która oczywiście nie sam, bo ta cała grupa osób w tym funkcjonowała, w tym pomagała, czyli takie wydarzenie historyczne, do tego zawsze będziemy wracać, do tego okresu, czyli połączenie dwóch jednostek samorządowych. Teraz ogromne kolejne wyzwanie. Dobrze, żeby to robiły osoby, które to zaczynały, bo pewnie byłoby nowym ciężko. To były negocjacje, to były pewne ustalenia, to były pewne zobowiązania między ludźmi. To jest też ogrom wiedzy, którą w tym czasie te osoby, które zarządzają tymi jednostkami, zdobyły. W sytuacji, kiedy działo się to pierwszy raz w Polsce. Więc tą wiedzę trzeba było często nawet samemu interpretować. Przez cały czas jest pod górkę, bo tak na dobrą sprawę to jeszcze wiele rzeczy nie zostało gdzieś w Warszawie na szczeblu centralnym ustalone dokładnie. Pewnie ta sprawa będzie docierać się przez kilka. Pan ma bliżej do Zielonej Góry, w tej chwili pan mieszka pod Zieloną Górą, no to zdecydowanie bliżej ma pan do miasta. I tak sobie z automatu pomyślałem, rzecz historyczna, rzecz rozwojowa, przyłączenie, dwa samorządy się łączą. Kto wie, czy w jakiejś perspektywie, pewnie 10-15-letniej, pańska miejscowość nie zostanie też w którymś momencie przyłączone. Tak, Zabór, bardzo ładna miejscowość, piękna, buduje się największa winnica w kraju. Może niedługo most w Milsku w gminie Zabór. To jest taka miejscowość turystyczna przy Zielonej Górze. Myślę, że dobre zaplecze dla Zielonej Góry. Myślę, że trudne byłoby już rozszerzenie miasta o dalsze gminy, dlatego że i tak jest Zielona Góra w tej chwili jest większa od Poznania. I scalić to obszarowo mogło być trudno, ale rzeczywiście za 15-20 lat, kto wie, życzę tego Zielonej Górze, życzę Zielonej Górze w takim sensie życzę rozwoju, a czas pokaże, jak to się potoczy już tak bardziej szczegółowo, czy terytorialnie. Na pewno w tej chwili przestrzeń, bo to nie tylko połączenie, ale za tym pójdą środki unijne, ogromne środki unijne. I bonus budżetowe. Ministerialny oczywiście. Właśnie budżetowy. No więc wszyscy liczą na to, że będzie się zmieniać. Jako sąsiad Zielonej Góry, a infrastruktura a przez wiele lat mieszkanie Zielonej Góry, bardzo będę temu kibicował. Wczoraj w Gorzowie odebrał pan odznaczenie. Odznaczenie, które przyznaje prezydent Polski, Bronisław Komorowski, Srebrny Krzyż Zasługi. Tak, to taka niespodzianka ogromna naprawdę, bo oczywiście dostałem telefon wcześniej, że mam przyjechać chyba 2 czy 3 dni wcześniej do Gorzowa na spotkanie noworoczne. I uprzedzono mnie o tym odznaczeniu, ale to i tak ogromne wyróżnienie, od razu srebrny, bo są 3 krzyże i brązowy, i srebrny i złoty.
No to jest jakaś satysfakcja, nie ma co ukrywać, bo... Ludzie czasami tak trochę z przymrużeniem oka do tego podchodzą, o, dostał. Ile na Allegro to będzie kosztować, na przykład, będzie leżał gdzieś w szufladzie, chociaż myślę sobie, że... Bo on nie jest srebrny, żeby mieszkańcy i słuchacze mieli świadomość, to nie jest prawdziwe srebro, to jest tak. Nawet gdyby było, to pewnie nie byłby zbyt wiele warty. Natomiast on nabiera wartości, tak na dobrą sprawę, z upływem lat, bo pewnie teraz się pan nad tym nie zastanawia, bo niby dlaczego miałby się pan zastanawiać, ale... Dziadek Sebastian Ciemnoczołowski za lat kilka, pewnie wyciągając taki medal z szuflady i pokazując wnukom, będzie robił wrażenie. Tak, tak może będzie imponował, a raczej wnukowie będą się śmiać. No, dziadek wspominał o starych czasach. Tak my robiliśmy, pewnie tak będzie później. Ja o tym Allegro tak powiedziałem nie bez przypadku, bo ktoś właśnie tak powiedział, że kiedyś za takie krzyże to przynajmniej do emerytury coś dawano, więc ja teraz na Allegro pewnie nie ma dużej ceny, więc sprawdziłem na Allegro, jak chodzą krzyże, ale nie po to, żeby sprzedać. Złośliwi powiedzieliby, że dzięki pańskiej partii na emeryturę pójdzie pan nieco później niż do tej pory. No tak można byłoby skonstatować ten emerytalny. Pewnie tak, co gorzej, nie dostanę tam 70 czy 80% emerytury, tylko 33%, czyli będę w ogóle w tej grupie, która jak teraz nie pomyśli o tym, co dalej, to raczej z emerytury będzie trudno się utrzymać, a jak już ktoś ma zobowiązania we frankach szwajcarskich, no to wiemy, co się stało w ostatnich dniach i to jest ogromne wyzwanie dla tego rządu, dla naszego rządu, rządu Polski, bo oprócz problemu z górnictwem nawarstwił się ten kryzys walutowy i nie wiadomo, co jeszcze nas będzie czekać. Tak naprawdę rząd będzie miał teraz do wyborów bardzo ciężki okres, bo przed panią premier Kopacz myślę, że będą stały wyzwania, które nawet jeśli się jeszcze nie uaktywniły, w przypadku jakichś grup zawodowych, to będą się uaktywniać. Właściwie politycy powinni być przyzwyczajeni do tego, że tuż przed wyborami mają zdecydowanie więcej protestów społecznych, tak więcej osób, które próbują coś ugrać, mówiąc kolokwialnie, z korzyścią dla siebie i dla innych wielokrotnie, aczkolwiek bardzo często zdarza się tak, że przez kilka lat te ruchy się nie uaktywniają, a kiedy zbliżają się wybory i zdają sobie sprawę różne grupy społeczne, że ten ciężar gdzieś wisi nad partiami odpowiedzialności za to, jak będzie sprawa się kształtowała przy okazji wyniku wyborczego, to jest trochę łatwiej. Nie zazdroszczę pani premier, dlatego że zaczęła swoją pracę czy misję chyba w najgorszym okresie dla każdego rządu. Tak, zresztą pan redaktor powiedział, to jest rok wyborczy i czy merytoryczne argumenty, czy niemerytoryczne, nie mają znaczenia. Po prostu się wali w rząd, wali się w tych, co rządzą. Czasami słusznie, czasami niesłusznie. No pani premier też jest spadkobiercą tych decyzji, na które nie zawsze miała wpływ wcześniej i też musi je dźwigać. Z jakim powodzeniem, to oczywiście czas pokaże. Na pewno te wybory prezydenckie może w mniejszym stopniu, bo tutaj raczej zwycięzca, no nie ma co przesądzać, tak jak no wszyscy mówią, Bronisław Komorowski, który jeszcze w zasadzie nie powiedział, że będzie startował, jest murowanym faworytem, w pierwszej turze wygrywa, chociaż ja się boję tego rodzaju podejścia do sprawy. Zresztą, to prawda, lepiej nie panu nie trzeba tłumaczyć, pan ostatnio też przegrywał wybory, a był pan faworytem, wszyscy mówili, że na pewno będzie to pan uczy pokory. Piastem. Oczywiście uczy pokory. Że uczy pokory, więc myślę, że sam prezydent też pewnie z pokorą do tego podchodzi, a na to, jaki jest komunikat zewnętrzny, jak go tytułuje się w mediach, w sondażach i tak dalej, nie ma to większego znaczenia pewnie, chociaż z drugiej strony pomyślałem sobie, że rzeczywiście, jeśli spojrzeć na jego kontrkandydatów, no to ma zdecydowanie no właśnie w tym kontekście szanse. Tak o tym powiedziałem, że prawdopodobnie jest będziemy mieli pana prezydenta Bronisława Komorowskiego jakby w drugiej kadencji, tak myślę. Ale poczekajmy. Natomiast tym decydującym momentem to będzie jesień jednak najważniejsza i tu może dojść do dużych przesileń, bo w wyborach rządzą emocje. Nie zawsze argumenty, ja mogę to powiedzieć na swoim przykładzie. Nie zawsze liczy się wymierny efekt tego, co się wykonało, a emocje. Ludzie w krótkiej chwili podejmują decyzje emocjonalne. Im więcej będzie takiego medialnego szumu i będzie więcej tak zwanej naparzanki, jak to się brzydko mówi w mediach i będzie właśnie więcej tych awantur, to jest najgorsza sytuacja, bo wszystkie argumenty logiczne, merytoryczne schodzą na drugi plan. Tak, więc czasami rządzi przypadek. A jeszcze jak są błędy takie, które w wyborach samorządowych
wykonała Państwa Komisja Wyborcza, w słynnych książeczkach ogromnej, dużej frekwencji, ale ogromnej skali nieważnych głosów, co zniechęca ludzi do pójścia ponownie, bo brakuje im zaufania. Po co mam iść, jak mój głos znowu będzie zmarnowany? Po raz kolejny ludzie doświadczają tego, że o to wpływu na politykę nie mają, nie specjalnie mają, wielkiego. Tak. Zostali oszukani, bo ktoś miał, nie wiem, tam... Chociaż tu społeczeństwo jak zawsze będzie spolaryzowane. Jedni powiedzą, było oszustwo, drudzy powiedzą, absolutnie oszustwa nie było. Tak? No właśnie, ale na pewno jest fakt, niezaprzeczalny jest jeden, że te wybory samorządowe nie odzwierciedlają prawdziwych nastrojów społecznych, chociażby przez te nieważne głosy, które zostały oddane, bo 20 parę % do sejmików i powiatów, no to mogło odwrócić układ władzy w tych ciałach absolutnie do góry nogami. Mam nadzieję, że PKW wyciągnie wnioski z tego, co się stało. Przy wyborach tych parlamentarnych będzie już inaczej, ale mimo wszystko mogą być to bardzo takie nieprzewidywalne wybory. A jak pan myśli, te wybory zielonogórskie, jedyne w Polsce w tym czasie, będą odzwierciedleniem jakichś nastrojów, czy nie ma absolutnie możliwości przekładania na to, co się dzieje w Polsce? Bo część polityków rzeczywiście do tego tak podchodzi, to będzie sprawdzian, wszyscy będą patrzeć, oczy zwrócone na Zieloną Górę, tu rozkład sił i tak dalej, prężą muskuły, szefowie partii w regionach, chcąc mieć jak najlepszy wynik, a ja osobiście byłbym sceptyczny. Czy nie odkryję żadnej filozofii, jak powiem, że samorząd to jednak zupełnie coś innego niż wybory takie stricte polityczne. Nawet w takim mieście dużym jak Zielona Góra, mieście wojewódzkim, gdzie partie polityczne wystawiają swoje listy. Ale proszę zobaczyć, te nawet partie polityczne coraz bardziej się kurczą w tych dużych miastach, a w małych samorządach już prawie w ogóle nie mają. No zwłaszcza, że mamy tam jednomandatowe okręgi wyborcze, więc też jest już zupełnie inaczej. Tak jest, proszę zobaczyć w powiatach, która partia polityczna ma dzisiaj jakiegokolwiek starostę. Przepraszam, gratulacje dla najmłodszego starosty w Polsce, Patryka Lewickiego z Sulęcina. Tak, tu SLD na swojego starostę, ale o ile nie pamięć, jak szukam tak w pamięci, to chyba oprócz PSL-u, to żadna partia polityczna nie ma swojego starosty w województwie lubuskiego. Proszę zobaczyć, jak mało jest burmistrzów partyjnych. To na palcach jednej ręki mogę policzyć. No i właśnie do tego chciałem dojść, bo bardzo często przy okazji tych wyborów też było tak, zresztą niektórzy podkreślali, że pani posłanka Bukiewicz jako szefowa partii w regionie może to uznać za swój sukces, bo powiększyła jakby zasięg swojego oddziaływania w ten sposób, że nawet jeśli w danej miejscowości burmistrzem zostawała osoba niezwiązana bezpośrednio z Platformą, to niejednokrotnie była to osoba popierana przez Platformę. No więc w skali kraju, czy gdzieś tam na jakimś podsumowaniu wyborów w Warszawie można powiedzieć, u nas jest trochę lepiej niż było, tak? Mamy więcej tych przyczółków niż mieliśmy do tej pory, chociażby wskazując takich kandydatów. A to błąd, że partia nie wystawia swojego kandydata od początku do końca firmowanego szyldem Platforma Obywatelska, a skupia się czasami albo wspiera tych, którzy mogą osiągnąć dobry wynik, czy osiągają dobry wynik i mówi się o nich jako kandydat popierany. Oczywiście pije do wyborów prezydenckich w mieście. Najlepiej było powiedzieć konkretną odpowiedź, tak lub nie, ale to nie jest takie proste, bo nawet PSL ma w tej chwili problem w wyborach, to już ogólnopolski prezydencki, czy wystawia swojego kandydata, czy nie wystawia. No to tutaj wszyscy mają problem, jak popatrzymy kandydata. Na to, co robi SLD, wystawiając panią Ogórek, niektórzy mówią wyciągniętą z kapelusza. Tak. Pan Duda, jeszcze parę miesięcy temu wszyscy kojarzyli tego Dudę, nie z tym Dudą, jeśli słyszeli nazwisko Duda. Chociaż muszę powiedzieć, że akurat tego kandydata na tle niektórych innych kandydatów, takiego ostrego języka, którym posługuje się PiS, to należy oceniać jako osobę takiego bardziej środka niż skrajności. Ale mimo wszystko rzeczywiście to są osoby, które wchodzą gdzieś na scenę polityczną. To są moje roczniki na tą dużą scenę polityczną, więc myślę, że jeszcze muszą troszeczkę popracować na swój dorobek, na swoje nazwisko. Dobrze, że mogą się sprawdzić z drugiej strony, bo fajnie, że odświeża się ta nasza scena polityczna. To też jest dobry sygnał. O której mówi się, że zabetonowana od lat. No właśnie, ale to są rocznicy, które często, jeżeli nie urodziły się jeszcze w nowej, wolnej Polsce, no to mało pamiętają z poprzednich czasów. A co do tego, czy warto popierać, to zależy w jakim miejscu i to zależy, też trzeba patrzeć, co ta osoba, kim jest ta osoba, czy będziemy się za nią wstydzić, czy będziemy z niej dumni, czy będziemy ten dorobek utożsamiać z tym, z czym w każdych wyborach idzie dana partia polityczna, w przypadku Platforma Obywatelska. Fakt jest faktem, że tych członków chyba stricte Platformy Obywatelskiej, członków już nawet, którzy startowali niekoniecznie z Komitetu Platformy,
w województwie dużo nie ma. I właśnie tutaj to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. To pokazuje ogromną różnicę między wyborami politycznymi do parlamentu, czy właśnie tymi samorządowymi. Tam się głosuje na ludzi, na nazwiska, na konkretne rzeczy, czy będzie chodnik w danym roku, droga, szkoła, oświetlenie szkoła, i tak dalej. Termomodernizacja, wszystko się zgadza. Jak pan wspomniał o wieku, że pańskie roczniki wchodzą na salony, no, tu w kontekście wyborów prezydenckich, no to musimy wspomnieć o najprawdopodobniej najmłodszej wojewodzinie w Polsce, pani Katarzynie Osos, która prawdopodobnie przejmie stery rządzenia województwem z ramienia pani premier. 34 lata chyba ma pani Katarzyna. Jeśli dobrze pamiętam, kobietom się wieku nie wypomina, aczkolwiek to też są te młode roczniki, które wkraczają. W tym kontekście to komplement. W tym kontekście, bo no, polityka to jest raczej domena osób, które mają doświadczenie pewne. Jeśli chodzi o stanowisko wojewody, to wszyscy się przyzwyczaili, że to raczej stateczny starszy pan. Tak jest. Albo już pełniący podobne stanowiska, spójrzmy, pan Jerzy Ostrołuch też był wojewodą. Pan Marcin Jabłoński był wicewojewodą, pani Helena Chatka nie była co prawda wojewodą, ale pracowała w urzędzie wojewódzkim. Pan Stanisław Iwan, tak, można też przypomnieć. No, tak, to są osoby z ogromnymi doświadczeniami, z ogromnym dorobkiem. I dlatego mówię, że w tym kontekście ten, jak to komplement, bo nie każdy ma możliwość tak szybko spróbować tak bardzo odpowiedzialną funkcję. Jeżeli jeśli będzie to krótkie sprawowanie funkcji, bo tylko kilkumiesięczne, to i tak jest to na pewno jakiś awans, już tam personalny, prywatny dla takiej osoby, zwłaszcza jeśli myśli o karierze politycznej jakiejkolwiek. Sebastian Ciemnoczołowski, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, był dzisiaj gościem rozmowy na 96. Wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.